Cześć, tu podwójny gladiator Marek Daćko. Zapraszam na 7 wspaniałych pytań. Skoro jesteśmy przed meczem, powiedz, z kim uczęszczasz na specjalne przedmeczowe konferencje i na czym one polegają? Na konferencje przedmeczowe zazwyczaj uczęszczam z trenerem. Opowiadamy o najbliższym przeciwniku i co nas czeka w najbliższym spotkaniu. Drugie, wyjaśnij, co się wydarzyło na turnieju w Kaliszu i jaki ma to związek z Płotem. No to jest dosyć nietypowa sytuacja, ponieważ jednym z kolegów wybraliśmy się na zwiedzanie miasta, powiedzmy, i poznaliśmy tam pewną koleżankę, którą chcieliśmy zaprosić na herbatę do naszego hotelu, ale co to ma związanego z Płotem, to nie mam zielonego pojęcia. Grając w Piotrkowie Trybunalskim mieszkałeś trochę z Maćkiem Pilitowskim. Dlaczego laptop pilota, z którego korzystałeś, uległ niekontrolowanemu wyłączeniu? Jaka była tego przyczyna? Być może przeglądałem jakieś strony nieodpowiednie i być może jakiś wystąpił wirus, nie mam pojęcia. Dlaczego po imprezie na 20-lecie istnienia Piotrkowianina wracałeś do Zabrza bez torby? W jaki sposób torba wróciła na Śląsk? Tak, była taka sytuacja, ponieważ było to, jak tutaj jest napisane, 20-lecie Piotrkowianina i przed tą uroczystością zostawiłem swoją imprezę w gabinecie prezesa i następnie razem z kolegami udaliśmy się na imprezę świętować to, ponieważ dawno też się z nimi nie widziałem i torbę zostawiłem i kierownik drużyny z Piotrkowa mi ją wysłał, za co mu bardzo dziękuję. Pytanie do zabrzańskiej młodzieży. O zabrzańskiej młodzieży. Jakiej rady udzielił ci kiedyś Michał Kubiszczal, którą dzielisz się teraz z młodszymi kolegami? Tak, pamiętam to. Patrzcie i ucz. Wiecznie stary grać nie będzie. Kończymy reprezentacją. Czym pod niedostatek mięsa z kurczaka głównie żywiłeś się w trakcie Mistrzostw Świata we Francji? No muszę przyznać, że miałem tam indywidualną dietę owocową, że tak powiem. Była też sytuacja, kiedy Talan Duszenbajew, którego serdecznie bardzo pozdrawiam, na siłę próbował mi wcisnąć mięso, którego ja gdzieś tam nie tolerowałem i była to dość komiczna sytuacja, bo na jego oczach musiałem mielić, że tak powiem, to mięso, a kiedy odwrócił wzrok, to po prostu wypluwałem. Siódme. O co i dlaczego prosiłeś kierowcę autokaru wiozącego reprezentację na lotnisko po turnieju w Danii? Tak, pamiętam tą sytuację. Prosiłem kierowcę autobusu o postój. Z tego względu, że toaleta w autokarze była zapełniona i prosiłem go o postój z tego względu, że potrzebowałem załatwić własne potrzeby fizjologiczne. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Dzięki. Takie pytanie.